Łukasz Charzewski z nami, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam. Łukasz, no dzisiaj zrobiłeś najszybszy knockout chyba na tej gali. Dokładnie, wrócił huragan Grzegorz do kamiennej. No to był naprawdę huragan, poszedłeś od razu z ciosem, no i szybko załatwiłeś. Tak, wiedziałem, bo mój przeciwnik to Stójkowicz, a ja wywodzę się z zapasów i chciałem jak najszybciej sprowadzić tą walkę do parteru. No nie miał tam pomysłu, jak się bronić przed tym huraganem. No dokładnie, dużo było ciosów mocnych i szybkich i nie obronił się po prostu. To nie jest tak, że zawsze tak walczysz. Nie, czasami są walki ciężkie, większość walk mam po 15 minut, które są rozstrzygane decyzjami. W tym sensie to była łatwa walka? Tak, bardzo. Dobrze rozegrana z twojej strony taktycznie, prawda? Dokładnie, głowa zagrała, wszystko zagrało, byłem bardzo dobrze przygotowany. Wchodziłeś do oktagonu, spokój był? Był, bardzo duży spokój. Słyszałeś kibiców, bo szaleli, bo tak, strasznie. Tutaj po prostu atmosfera na hali była świetna. Świetna i chciałbym, żeby każda gala była w kamiennej. Powiedz mi, Łukasz, ile ty masz już walk na koncie zawodowych? 6. 5 zwycięstw i 1 porażka. Kiedy ta porażka się zdarzyła? To była w Czechach. To była taka porażka, moim zdaniem bardziej na remis, no ale uznaliśmy to za porażkę. No to ładnie się rozwija kariera. Tak, podniosłem się po tej porażce i jest coraz lepiej. Masz jakieś dalsze plany? Tak, następna walka będzie w Legionowie już za miesiąc. Przygotowuję się, już zaczynam dietę i mam nadzieję, że też będzie zwycięska. Dietę czemu? Ten limit będzie ten sam? Tak, troszeczkę niższy, o parę kilogramów niższy. No właściwie nie ucierpiałeś w tej walce, więc nie można powiedzieć, że jest jakieś zagrożenie z tego powodu. Wyszedłem bez otarć. Powiedz, jak długo się przygotowałeś do tego starcia, które było dzisiaj i kto ci pomagał? Przede wszystkim mój menadżer Artur Gwóźdź z Artnox Fight Sport. Trener z Kamiennej Góry Paweł Oleksy mi pomagał. Przeszedłem też operację niedawno, 3 miesiące temu, więc jestem po operacji. Co ci dolegało? Miałem wycinaną łękotkę. I jak... W sumie poważna sprawa, brak łękotki. Tak, poważna, ale jak widać, że jest wszystko w porządku. Pewnie tamten Czech ci zjadł tą łękotkę. Nie, to akurat walka w Opolu, to jeszcze później walka w Opolu. Wspomniałeś o Artnoxie, jak długo współpracujecie? Rok czasu, jestem bardzo zadowolony. To była pierwsza walka w ramach Artnoxu, czy już było wcześniej? Już druga. Macie jakiś dalszy plan, taki rozmawiacie o tym? Tak, cały czas jest wszystko pod kontrolą. To jest właśnie fajne, mając menadżera, masz od razu jakby jakąś wizję, którą realizujesz, prawda? To nie jest tak, że po prostu sobie jeździsz od gali do gali, nabijasz rekord, czy po prostu ktoś do ciebie dzwoni i mówi, chodź zawalcz, tylko po prostu masz jakiś plan i gdzieś dążycie. Realizujemy, jest pełna suplementacja, wszyscy o mnie dbają, Active Lab przede wszystkim o mnie dba, Dragon mnie ubiera, znaczy Pitbull mnie ubiera, Dragon dba o moje rękawice, o cały sprzęt do trenowania, więc nic mnie nie obchodzi, tylko mam trenować, jeść i spać. Jeździsz tam do Artura potrenować BJJ? Tak, cały czas jeździmy i bardzo często. Artur ma tą zaletę, że właśnie oprócz tego, że jest menadżerem, to jeszcze potrafi was nauczyć czegoś. Oczywiście i jest jak ojciec. No dobra, w takim razie obserwujemy twoją karierę i powodzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.